Najłatwiej opisać moją postać, czy jest to strażnik, jeden z dwóch, którzy komentują dane sytuacje w filmie, niczym trochę dwaj starsi panowie z Mapetów z balkonu. Dla tych, którzy oglądali i byli fanami Mapetów, to będą wiedzieć, o co chodzi. Oni rzucają takie szybkie po prostu wrzuty z daneczka podsumowujące daną scenę, bądź też w jakiś sposób komentujące to, co się dzieje w danym momencie w filmie. W filmie jestem pierwszy raz. Jak tylko usłyszałem, że padła taka propozycja, to ogromnie się ucieszyłem, bo to jest takie moje marzenie zagrać jakąś większą nawet postać może kiedyś w przyszłości w takim animowanym filmie. No i cóż, no to pierwsze koty za płoty, ja tam dużo nie mówię, więc to też nie jest tak, że to było jakieś ogromne wyzwanie dla mnie. Natomiast było to bardzo ciekawe móc podłożyć te trzy zdania pod wypowiedzi mojego jakże śmiesznego odpowiednika w filmie. Ja się strasznie ucieszyłam z tego, że akurat biorę udział w tej części, czyli Asterix i Obelix u Brytów tak naprawdę, bo zawsze jak czytałam ten komiks, to był mój ulubiony, bo uważam, że tak totalnie absurdalnie i śmiesznie są Brytowie pokazani w tym komiksie i ta właśnie część, że musiałam sobie robić wygłupy z tego angielskiego, no to było dla mnie przeprzyjemne. Oczywiście, że stresowałam się, czy mi to wyjdzie, ale ten język francuski i ta rola, którą stworzyła Valérie Lemercier, to była wielka inspiracja i w związku z tym ja po prostu słuchałam jej, patrzyłam na tekst, który napisał Kuba Wetzile i właściwie miałam wszystko zrobione. Jeszcze miałam świetnego reżysera, więc po prostu weszłam, zrobiłam i wyszłam. Jestem wielką fanką komiksów o Asterixie i Obelixie. Mam w domu, myślę, że ze 20, jeśli nie więcej. Bardzo też lubię w ramach szkolenia języka kupować sobie Asterixy i Obelixy w różnych krajach, w których jestem. Na przykład we Francji, w Anglii kupuję sobie oryginały, we Włoszech i potem sobie tak, bo jestem potworną poliglotką. Nie, no w każdym razie, no i po chińsku, i po japońsku. Nie, no po prostu lubię kolekcjonować Asterixy i Obelixy z różnych krajów i to jest dla mnie totalny relaks, przyjemne. Czuję się jak dziecko, kiedy czytam sobie Asterixa i Obelixa. Na szczęście o tremy nie ma mowy. Oczywiście chciałbym móc dorównać swoim wybitnym poprzednikom. Wiadomo, nie chciałbym, żeby wypadło słabiej. Jak będzie, dopiero się przekonam za chwilę. Ale o stresie nie ma mowy. Dubbing akurat to jest taka dziedzina mojej pracy, że spotykamy się właściwie z reżyserem tylko dubbingu i reżyserem dźwięku. Opowiadamy sobie wszystko, co chcemy tutaj przeprowadzić, a potem jest po prostu dobra zabawa. Cofamy się w świat fantazji i dzieciństwa i tutaj o stresie specjalnym nie ma mowy. A myślę, że Asterix ma to do siebie, że ma być Asterixem, tak jak Obelix ma być Obelixem, więc ja o zmianach specjalnie nie będę mówił. No musiałbym, mówię, jestem przed obejrzeniem filmu, więc tak naprawdę się dopiero okaże. Ale mam nadzieję, że nie zabraknie mu błyskotliwości, poczucia humoru, że nie zabraknie mu mądrkowania. Tutaj będzie nieco zakochany, będzie torturowany, będzie się działo, więc miejmy nadzieję, że w obrębie charakteru, jakim jest Asterix, to po prostu się fajne rzeczy wydarzą z nim, a dzięki mnie też z widzami. Ale pan w ogóle lubi ten zawód? Zawsze chciałem o to spytać. W sumie człowiek rzadko ma okazję spotkać się z katem, a jak już się spotka, to wiadomo, atmosfera nie zawsze...